Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this, see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. No way this is home. That's why I'm here, exploring. Aha, zaczyna się jazda zboczem. Sporo miedzi, z tego co tu widzę. A kurde. Metr wcześniej i bym dużo więcej tych surowców zebrał. Tam gdzieś dalej jest linia prowadząca do kopuły. Ale z tej perspektywy niewiele widać. Wolałbym stąd, jak tutaj spadnę, to będę musiał znowu wjeżdżać dookoła, a to zajmuje sporo czasu. Na szczęście są te sądy, do tych sąd można szybką podróż wykonać, więc to trochę ułatwia życie. Centrum dowodzenia Ketów. Myślę, że nie ma sensu wjeżdżać tam. Te pociski po czasie dopiero dochodzą. Zatem chyba mają jakieś kąt opadania, z tego co widzę. Może nie? To jest ważne pytanie. Wjeżdżać tam czy wchodzić? Chyba będę wchodził. Może nie być do końca rozsądne. Dalej nomad by się już raczej nie zmieścił. No, jakieś surowce. Tak jest. Tu by się skończyła wycieczka, ale mogłem chociaż dotąd podjechać. Tylko jaki ma sens cofanie się teraz, co? Ostrożnie. Here they come! Dziewczyno! Siła ognia tych ketowskich sprzętów jest naprawdę... No, trochę ich tu było. Mam nadzieję, że będą zapasy amunicji. Nie każdą amunicję można tutaj odzyskać. Szkoda. Zbieranie tych ciał z Elkin 2. Jedyny problem z karabinami automatycznymi jest taki, że amunicja się zużywa w zastraszającym tempie. Okej. Okay. Sprawdźmy sobie zatem tą barierę. Here we go. No to wchodzimy. We're in. Time to get to work. Fantastyczne, ile czasu można spędzić na tej planecie, gdzieś tam łażąc i zwiedzając je, mnóstwo czasu, takiego po prostu swobodnego łażenia. I to jest super sprawa, chociaż pewnie nie każdemu będzie to pasowało. Są też rzeczy upierdliwe, jak rozwiązywanie tego sudoku cały czas. I o ile rozwiązywanie sudoku przy tych wieżach nie jest takie straszne, bo nawet szczerze mówiąc dobrze się z tym bawię, gdzie ta wieżyczka doleciała. To szukanie glifów bywa męczące. Dobra, tu jest jakaś porządna amunicja. Ciekawe, czym się różnią te amunicje. Nie utknijmy tu na dłużej.
Lubię też pistolety. Albo najbardziej to bym chciał snajperkę półautomatyczną, ale... Taki jest efekt, jak rzuciłem wieżyczkę gdzieś w kosmos kompletnie. Ona świetne obrażenia zadaje i nawet nie chodzi o same obrażenia, ale o to, że przeciwnicy muszą od niej się trzymać z daleka i się przemieszczają dzięki temu. Okej. Jeszcze idealne rozwiązanie będzie wtedy, kiedy podepnę do karabinu lunetę zwiadowczą. Wtedy będę mógł korzystać z umiejętności szpiegowskich, żeby patrzeć przez ściany. Zobaczcie, jakby chyba amunicja ketów i amunicja ludzi czymś się różni. Dobra, to pobrało taką zwykłą amunicję. Najlepiej dobrać sobie bronię, żeby te dwa rodzaje amunicji mieć. I ta energetyczna i fizyczna. Tylko muszę zobaczyć, jakby na broni nie jest opisane chyba. A może się nie przyglądałem wystarczająco uważnie. Może być zimno. Na szczęście. Ach, kurde, ile ja bym dał za snajperkę. Wieżyczka swoje robi. Ja uwielbiam takie rzeczy, które za mnie trochę wykonują robotę. This appears to be a cat secure storage building. The entry is locked out by a defense matrix. Damn, whatever they're protecting must be important. We should find that defense matrix and shut it down. I przeszkadza, że podnoszenie takich rzeczy przerywa dialogi. Pathfinder, I recommend you head toward the primary tower. It appears to be the core of the base. Muszę wysadzić poprzednią wieżyczkę. Zapominam o tym często. Żeby postawić nową wieżyczkę, trzeba się pozbyć poprzedniej. Okej, zdjęte tym razem. Amunicji nam tu nie zabraknie raczej. No, zakładam, że sobie radzą. Bardzo dużo modyfikacji trzeba będzie jej posprzedawać potem. Strony mnie dopadają. No, zakładam, że moi towarzysze pilnują moich pleców, co? Naznaczony ketów. Nie? On jest jakiś szczuplejszy od tych. Uuu! Thank you.
każdej strony podłażą. Urządzenie ze statku. Coś chyba do sprawdzenia znowu tutaj. Nie? Coś tam. A security terminal has locked down access to the Ket Tower. The terminal is protected by a force field. I have marked the location of the three Ket generators that power the force field. Disabling all the generators will allow you to shut down the security terminal. Skoczyłem trochę wyżej niż chciałem. To jakaś wieżyczka. Dobra, niech stoi, to nas zabezpieczy. We may be able to access them from here. Once we are in, I can perform a search to locate relevant data. Okay. Jeszcze coś tutaj. Jest dużo takich dodatkowych rzeczy, które mogę tutaj porobić. Zdobyć informacje na temat pierwszego kontaktu katów i agarów. To też może być interesujący kawałek opowieści. Kolejne generatory tam. Zakładam, że moi się tym zajmą. Nie widzę tu nic więcej ciekawego. Okej. Czysto. No, to coś mamy. Ale to tylko pojemnik. To są śmieci takie, które powinienem sprzedać. Muszę zobaczyć, czy w terminalach mogę się ich pozbyć. Chyba nie. Nie jestem pewny. Tu też jakiś pojemnik? Pancerz fuzja 3 i amunicja dysrupcyjna. No nie używam takich dodatkowych rzeczy, one dostępne są tutaj. Ale jakoś tak nigdy nie wydawało mi się to wyjątkowo konieczne. Ale też nie natrafiłem na takiego wroga, który byłby jakiś wyjątkowo wymagający. To wszystko standardowe jednostki są. I'm reading a temperature decrease. Coś tam na dole został. The defense matrix can be shut down by identifying and destroying critical subsystems. Pathfinder, I recommend using your scanner to identify the critical systems. Be careful, destruction of non-critical systems will create hazards. Oh! Załatwieni. Coś tutaj sam mówił o czymś ważnym, ale byłem tak zajęty strzelaniem, że... This is a critical subsystem. Sabotaging three of these will disable the defense matrix. Metryce obronne, rany boskie. Jest więcej ciekawostek. Na każdym kroku coś trzeba przeskanować, sprawdzić. Potem może okazać przydatne. Wielka jest ta baza, spenetrowanie tego wszystkiego mogłoby zająć trochę czasu. Dobra. Ketch,
przydałby się większy magazynek, 26 pocisków w karabinie, który strzela tak szybko. To trochę za mało. Szczerze mówiąc, konieczność wysadzania tej wieżyczki jest problemem. Ja bym wolał, żeby ona po prostu znikała po jakimś czasie. I potem mógłbym ją rzucać przy kolejnej okazji. Cholera. Odsiecz. Czułem, że ich wieżyczka rozpracuje. Rzucona w odpowiednim miejscu. Tam na górze zastanawiam się, czy coś jest. A, tu może coś być dodatkowego? Jakiś jeden korytarz więcej. Kurde, niezłe widoki. Jak u mnie z ekwipunkiem tak w ogóle? 44 przedmioty na 50? 6 punktów do wydania, ale to są takie rzeczy, nad którymi muszę się pozastanawiać zawsze. Więc nie będę się spieszył, chyba że... karabiny szturmowe. Co my tu mamy? Wrogowie trafieni z karabinu utrzymują ze wszystkich źródeł większe obrażenia. A wolę to. Trafienie w głowę. Stabilność, celność i premia za trafienie w czuły punkt. Zatem karabiny szturmowe mamy już rozpracowane. Rozpracowane walka 28 punktów. Potwierdzamy. No i proszę, żołnierz druga ranga. Technologia 22 punkty. Co żołnierz druga ranga by dawała? Większe obrażenia, większa celność, odporność, pojemność magazynka broni. Jednak wolę być szpiegiem, chociaż ten szpieg to... Obserwowanie przez ściany jest przydatne, to muszę przyznać. A to urządzenie kamuflujące podczas uników też może się przydać. I'm reading a normal temperature range pathfinder. Life support restored. Okej, wieżyczka przestawiona. Nie widzę tu żadnych zagrożeń. Wyłączymy wszystkie trzy. All generators have been disabled. I have marked the coordinates of the security terminal. Destroy it to unlock access to the Ket Tower. I'm reading a temperature decrease. Okej. Musimy stąd wyjechać, czy? O kurde. Nasz człowiek. Tam są. Dobra nasza. Przynajmniej na razie. Pewnie będą tu jeszcze jakieś niespodzianki, ale na razie... cisza i spokój. Rzucę okiem na mapę. Czy tu są oznaczone jakieś zadania dodatkowe jeszcze? Zapasy medyczne, baza ketów. Nie.
Sabotaż. Security terminal has been destroyed. To the tower. Tego się nie spodziewałem, że mi w twarz wybuchnie. Na szczęście nic złego się nie stało. To teraz do wieży prosto. Dwóch przeciwników. Ale gdzieś niżej. Znacznie niżej, gdzieś totalnie pode mną. Nie sądzę, żebym się musiał nimi interesować, a tam trzeba by się było dostać. Sprawdzę tylko, co z tych poruczników wypadło. No właśnie. Oni z reguły mają fajne rzeczy. Trochę mnie niepokoi, że dwóch typów zostało pode mną, ale... Władowałem w kłopoty. Trochę życia straciłem. Miałem jeszcze systemów, które regenerują życie. To w modyfikacjach pancerza można wprowadzić takie. Ambient temperature is normal. Life support is back online. No dobra. Rozwiązałem problemy tutaj. Pora dotrzeć do lądowiska. Zobaczymy, czy to... Tu drzwi zamknięte. Gdzie to lądowisko? Chyba niedaleko. Dobra, na razie mamy dobry kierunek. Zanim zejdę na dół, jeszcze sprawdzę. Wow! Oni mają tą technologię kamuflującą, zdaje się. Albo się pojawiają znienacka. Stawiam na technologię kamuflującą. Amunicję. Nie jestem pewny, czy mamy wszystkich. Czysto? Pociski lecą powoli. Się kogoś zdąży schować. Ale nie każdy. Zrobieni. Podoba mi się to przechodzenie. Wiem, że to trochę czasu zajmuje, ale... Tak naprawdę, gdyby się zastanowić, to walki się zdarzają bardzo rzadko. Dialogów jest dużo więcej, takiego zwiedzania, eksploracji. Od czasu do czasu tam się postrzela w 3-4 przeciwników. Ale tak, żeby iść... Wieżyczka jest trochę zwiadowcza. Można ją wystawić i jak są przeciwnicy w pobliżu, to się zawsze pokażą. Pathfinder, it appears each of the hangar platforms has an automated fueling system. If you can access the controls, I can overload the system. No to na pewno się pojawią. Platformy do lądowania. Wieżyczka już jest gotowa. Patrzyłem, czy coś ciekawego do zwiedzenia, ale... niespecjalnie. Nie ma lekko, jak człowiek się nie zorientuje. Damn, the controls are locked. Pathfinder, I have located several override terminals in the vicinity. Jasne, gminy. Jeśli człowiek nie zorientuje i będzie miał gości na plecach, ode mną są.
Jeżeli się gdzieś tam pojawią, to wieżyczka ich wychwyci. Cały czas strzela i cały czas zabija. Te pociski tak mają taką, jak są dobrze wycelowane. To mam wrażenie, że one trochę zakręcają do celu, ale... Odbezpieczyłem wszystko na górnym pokładzie, została tylko ta jedna. Resta. Trzeba przeładować więcej niż... Załatwieni, załatwieni. All hostiles down. Pathfinder, the controls to shut down the cat base are located at the top of the tower, in Zenith Observation Room. There is an elevator access nearby that you can take. Co nam się dzieje? Potężniejszy koleś się trafił. Perfekt, perfekt. O kurde. Widziałem, że oni mają jakiś matriarchalny system. Taką kulę chyba generującą tę tarczę. Trzeba było tą kulę zniszczyć. Dwa poziomy zyskałem gdzieś tutaj podczas tej przygody. Podczas tej strzelaniny w zasadzie. Wieżyczka to chyba najlepszy wybór, jeżeli chodzi o umiejętności. A propos umiejętności, nawet jeżeli się wyda punkty nie tam, gdzie by się chciało, to potem można zresetować. Przypuszczam, że każdy reset kosztuje trochę drożej, ale ten pierwszy to jest zaledwie 20 kredytów, ja mam teraz 4000, więc... Widok niezły, ale jakby pogoda była ładniejsza, to byłby jeszcze fajniejszy. Co ty masz na twarzy, Piwi? No, wygląda jak nos klauna. Się nigdy im nie przyglądam tak dokładnie. Sprawnie uciekają mojemu czujnemu oku. Pakiet papki bojowej, no na pewno się przyda. Coś ciekawego do zeskanowania? Niespecjalnie. No to zmiatajmy stąd. Robota załatwiona. Przynajmniej częściowo.
No i powrót do Buxil. To jest ta baza, w której żeśmy byli. Z tej perspektywy, kurde, góra zasłania większość terenu. Trzeba będzie zejść niżej. No dobra, ruszajmy. We tried to take down this place for months, and you made it look so easy. Destroying their command structure and systems leaves the rest of the Kept vulnerable. Remember Jarnik? The shield around it's come down. The frozen city? That's the one. This is the perfect opportunity for a final push, while they're still dealing with the chaos. Tell me about this ancient city. They say it was abandoned when the Scourge hit. The cold came and it was trapped in ice. The Kett learned we were investigating and took it. They think they can plunder it for remnant secrets. Let's hope they haven't completely destroyed everything. I'll deal with it. In the meantime, I'll see if there's anything I can find here. Be careful, Ryder. Tajemnice z przeszłości. To może być ciekawe. No dobra. Muszę się zastanowić, co by tu dalej zrobić, w jakiej kolejności i za co się zabrać. Jest mnóstwo rzeczy do zrobienia, ale ta lodowa jaskinia może być ciekawa. Tam was na pewno zabiorę. Zobaczcie, ta kopuła, obok której przejeżdżałem kilka razy, wreszcie zniknęła. Czyli zrobiłem to, co należało zrobić. Przy okazji opowiadałem wam o kusownikach. Wygląda na to, że to uchodźcy. Coś tu jeszcze jest do wykopania? Chyba nie. Uchodźcy z Przymierza wylądowali tutaj i polują na te iwary. I widać ich pod lodem, ale to są jakieś takie majestatyczne stworzenia dla agarów. Mają dokładnie takie znaczenie jak delfiny dla ludzi. Co akurat nie przeszkadza nam na nie znaczy zabijać delfinów podczas polowania na tuńczyka chyba, nie? Sprawdźmy, co tutaj katowie tak zabezpieczyli. Uzbrojenie gotowe? Gotowe jak najbardziej. Okej. Gdzieś trzeba by zejść. Nie mogę wyważyć tego dobrze broni dla siebie. Z jednej strony lubię broń szybkostrzelną. Tak jak karabin tutaj, a z drugiej strony lubię tak przyładować mocno. Najlepiej by się przydała snajperka i właśnie karabin maszynowy. Ale zastanawiam się nad pistoletem maszynowym i snajperką ciężką. Nie wiem, nie mogę się jeszcze zdecydować. Ach, po co ja tutaj? Jest trochę zimno, ale zaraz się chyba ogrzeje. Można w zasadzie przeskoczyć na drugą stronę. Coś tu jest. Environmental temperatures are within acceptable limits. Iryt? No, tylko mała okazja, żeby coś wykopać. Ja mówię do was, czy pamiętacie tą kopułę, a chyba przed chwilą mówiłem, że zaraz tu przyjedziemy, nie? To są te ruiny właśnie. Ale czasami między moimi nagraniami są przerwy, ja od czasu do czasu zapomnę, co mówiłem. To właśnie taką przerwę miałem. Zjadłem kolację z rodziną. Przesiaduję długie godziny przy Mass Effect'cie, naprawdę bawię się świetnie. Nie wiem, czy to widać w nagraniach, bo to nie jest też takie proste. Nie zawsze się da pokazać, ale... Chyba za daleko rzuciłem. Niech to szle. Znowu coś. A może jednak nic? I to skanowanie i takie łażenie, strasznie dużo radości mi to sprawia. Planeta jest rozległa i jest mnóstwo zadań do wykonania. Zobaczmy, co tu zostało. Zalkin 2.
Kurde, przedmioty, za dużo. Powinienem do Tempesta wrócić. Zwłaszcza przed przeszukaniem ruin. Bo coś mi się zdaje, że tu też mogę znaleźć parę przedmiotów. Swoją drogą, te z ekwipunku. Osiem karabinów szturmowych. Rozmontuj. No, proszę. Dobra, da się rozmontować. Nie ma tragedii. Mamy dwa typy karabinów. Tokin, ten szybkostrzelny. I Zalkin. Strzela wolniej, ale te pociski lecą strasznie długo i jest to upierdliwe. Dobra, jeden sobie zostawimy. Zalkin 2. Jak najbardziej. I stara motyka też. Dobrze, że można rozebrać te rzeczy. I'm reading a temperature decrease. Robi się chłodno. Z takich ważnych rzeczy zostało mi jeszcze odbezpieczenie. And explosives. They can't were trying to blast their way to something in here. Te takie kolumny tych porzuconych mi zostały. Przestraszył mnie mój człowiek. Znowu źle wieżyczkę rzuciłem. Coś ciekawego? Niespecjalnie. No dobra. Spokój. I've never seen anything like this before. Sam, do we know how long this place has been trapped in ice? Angara researchers hypothesize over 500 years as a result of the Scourge event. I have heard that theory. No dobra, to mogą być jakieś angarskie ruiny stare. Zaczynam się zastanawiać. Oni mają taką specyficzną architekturę, też pojazdy mają takie bardzo charakterystyczne. To są takie obłe kształty, ale różne od tych katańskich i też różne zupełnie od tych porzuconych. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Now you are a part of the first wave of ARCs arriving in Andromeda, our new home for humanity.